Podwyżka opłat w obiektach OSIR o 500% to kolejna przytoczona przez Adama Ołowniuka informacja, której źródła nie ujawnił. Ponieważ wzrost opłat za wejściówki jest nieunikniony, do sprawy odniósł się zastępca dyrektora OSIR-u. Cenniki obiektów. Tutaj też padł ten temat ze strony pana radnego. Tak jak pan prezydent wspomniał, rzeczywiście już w tym momencie pracujemy nad korektą tych cenników. Niestety od 1 września te 59% wzrosły nam koszty ogrzewania. Przed nami od 1 stycznia jeszcze nieznana podwyżka nośników energii elektrycznej. W związku z tym przygotowujemy podwyżki. One będą na pewno uwzględniały to, jak wzrosły nam ceny w tym momencie, przynajmniej w tym roku jeszcze energii cieplnej. I tego zrobić inaczej nie możemy, bo od tego od nas wymaga racjonalne zarządzanie obiektami. Też przy okazji pracujemy i zastanawiamy się, jak w najbardziej racjonalny sposób rozwiązać wszystkie zniżki i ulgi, które funkcjonują na naszych obiektach. Na dzisiaj nie sposób ustalić skali podwyżek, ponieważ dopiero w trzeciej dekadzie października poznamy ceny energii elektrycznej niezbędnej do funkcjonowania tego rodzaju obiektów.